I zawracamy na najbliższym skrzyżowaniu. Widzimy, jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Trzeba sobie poszukać lewego pasa. Tutaj jest jedno niebezpieczeństwo. Na tym skrzyżowaniu do zawracania przechodzą dwa auta. Jeżeli ja mówię dwa auta, to nie trzy. Są to dwa cywilne auta, więc może mamy małe szanse zdążyć. Zobaczymy. I widzimy, że szanse są zbliżone do zera. Jeżeli pan by tu jechał w czasie egzaminu i na egzaminie przed panem by stał tylko jeden samochód, a jest to nauka jazdy i ona troszeczkę zmitęży czasu, to też pan może się złapać na żółte światło. Więc jeżeli przed nami stoi jedno auto i jest to nauka jazdy, najlepiej zaciągnąć hamulec ręczny, wrzucić na luz, żeby na tyle opóźnić ruszanie, żeby i tak nie zdążyć. Bo możemy sobie tylko kłopotów narobić. Tylko krótkie i to jest krótkie w zależności od tego, jak kto rusza, bo może być nawet cywilne auto, to znaczy kogoś będziemy na drugim miejscu, a on troszeczkę się zakapi, to już możemy się wpakować na żółte światło. Po prostu ten cykl jest bardzo króciutki. I to niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Jeszcze zapomniałem...